Słuchaj, co ci powiem. Nie chcę dawać rad. Miałem swoje piekło kilkanaście lat. Raniłem, krzywdziłem, zadawałem ból. Wszyscy mi mówili: słuchaj, bracie, ty spadasz w dół. Było tak, że traciłem wiarę. Dzisiaj wiem, z wiarą łatwiej żyć. Nie patrz w dół, nie patrz na zegarek. Zawsze wszystko jeszcze możesz mieć, gdy tego chcesz. Spotkaniu, koncercie wieczornym, właśnie popołudniowym. Jest mi bardzo miło, że ten koncert odbywa się właśnie w tym miejscu. Mam zaszczyt przedstawić Państwu artystę, który za chwilę wystąpi, a tak naprawdę prawdopodobnie wcale go nie muszę przedstawiać, bo sama Państwa obecność świadczy o tym, że na pewno albo dobrze go znacie, albo dużo już o nim słyszeliście i wiecie, że warto w to sobotnie popołudnie właśnie być tutaj i w jego twórczość się wsłuchać. Ja chciałem z tego miejsca serdecznie przywitać Panią Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Panią Wandę Rybak, witamy serdecznie. Witamy też wszystkich Państwa z tego, którzy tutaj przyszliście. I tak jak powiedziałem, dla mnie, dla nas tutaj społeczności chrześcijańskiej Tomy jest to ogromny zaszczyt, że możemy taką właśnie, takie wydarzenie, taką imprezę gościć. Staramy się robić to na bieżąco i też taka od razu nie wiem, informacja czy prośba do Państwa, jeżeli będziecie też w przyszłości myśleli, czy zastanawiali się nad podobnymi inicjatywami, czy podobnymi koncertami, to serdecznie zapraszamy. To miejsce jest do dyspozycji i do tego, żeby właśnie tego typu inicjatywom służyć. Tyle ode mnie, a ja już chciałem serdecznie przywitać naszego gościa i zaprosić go na scenę. Piotr Nagiel, serdecznie zapraszam. Gorące brawa. Ja witam wszystkich bardzo gorąco i serdecznie wszystkich, których znam i wszystkich, których nie znam, których może poznam i wszystkich tych, których widzę po raz pierwszy. Chciałem się zapytać, kto mnie widzi po raz pierwszy, rękę do góry. No to dla was duże brawa przede wszystkim. No tak, podobno każdy człowiek, który przychodzi na świat, ma swoją biografię, a swoją drogę i swoje życie. Myślę, że coś w tym jest. Ja na imię Piotr, nazywam się Nagiel, tak jak tutaj było powiedziane. Natomiast myślę sobie, że te dwie rzeczy akurat w swoim przypadku mogę sobie zmienić. Mogę sobie zmienić nazwisko, no i mogę sobie zmienić też imię, jeżeli miał taką potrzebę. Natomiast też informacja ważna dla mnie też, z którą żyję, to że jestem osobą uzależnioną i od jakiegoś czasu trzymam abstynencję i nie piję alkoholu, nie biorę narkotyków i też nie palę papierosów. No i myślę, że to jest ważne dla mnie, ale też myślę sobie, że ja bardzo często o tym głośno mówię. Jestem też dorosłym dzieckiem alkoholika, więc widziałem, jak wygląda pijany ojciec w domu, mając kilkanaście lat czy kilka lat. Natomiast powiem tak, nie brałem alkoholu, nie piłem alkoholu po to, żeby się od niego uzależnić. Nie znam osoby na świecie, która by piłaby alkohol po to, żeby być alkoholikiem. Osoby, które ja poznałem i które znam, piły alkohol mniej więcej podobnie do mnie. Piły po to, żeby odreagować, żeby zapomnieć, żeby nie czuć albo żeby coś czuć, ale nie po to, żeby ponosić konsekwencje. No i tak się stało, że w moim życiu ten alkohol był przez wiele, wiele lat i nagle okazało się, że stanąłem przed takim wyborem albo żyć, albo umrzeć. I wtedy tak naprawdę nie miałem żadnej koncepcji na dalsze życie. Dzisiaj wiem, że
Tak naprawdę to, że dzisiaj tutaj siedzę i to, że mogę występować, w dużej mierze zawdzięczam komuś, kogo nigdy na oczy nie widziałem, ale w kogo mocno wierzę, że dał mi taką szansę bycia tu i teraz razem z wami. No i to myślę, że taka piosenka na początek będzie bardzo adekwatna do tej mojej sytuacji. Piosenka, która mówi o tym, że chcę komuś właśnie podziękować za to, że dzisiaj mogę tutaj razem z wami być. I to w tej chwili dla mnie jest najważniejszym momentem w moim życiu, bo na to tak naprawdę mam wpływ. Między wierszami. Tak, jest tytuł.
dzień jak ten. Właśnie tobie chcę, właśnie tobie chcę, właśnie tobie chcę podziękować, tobie chcę, właśnie tobie, właśnie tobie, właśnie tobie podziękować, tobie chcę. Podziękować chcę. Tobie. Więcej mieli wniosków od słuchu troszkę. Dzięki. Myślę sobie, że no to jest taka wdzięczność, którą gdzieś tam mam od kilkunastu lat. No, między innymi właśnie dlatego, że wielu z moich przyjaciół, nie tylko muzyków, artystów, w różnych okolicznościach odeszło z tego świata i pamiętam, że kilku z nich odeszło wtedy, kiedy już nie piłem i nie miałem wpływu na to, żeby ich uratować, a żeby gdzieś im pomóc. Bo chociaż bardzo chciałem. Wielokrotnie zadawałem sobie takie pytania, dlaczego tak się dzieje, że niektórym ta łaska jest dana, a niektórzy po prostu próbują po swojemu i im się nie udaje. Dzisiaj na to nie mam odpowiedzi, natomiast wiem, że ja skorzystałem z czegoś takiego, co się nazywa łaską trzeźwienia. Dzisiaj mogę oficjalnie powiedzieć, że wiem o tej chorobie bardzo dużo, że przede wszystkim jest to, że jest to choroba niezawiniona przez człowieka. Ja na dzień dzisiejszy, poza tym, że gram w zespole, poza tym, że prowadzę jakieś tam programy z młodzieżą, to też jestem instruktorem terapii w Warszawie i pracuję z osobami uzależnionymi. I doskonale wiem o tym, że to jest choroba tak naprawdę demokratyczna. I nieważne, czy to jest Tomaszowie w Warszawie, czy w Brazylii. Nieważne, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, czy to jest chłopak, czy dziewczyna, czy jest z takiego domu, czy z takiego. Niedawno moja pacjentka, która wyszła z ośrodka, w którym pracuję, oficjalnie po raz pierwszy powiedziała w Polsce przed kamerami telewizji, że jest alkoholiczką, że jest osobą uzależnioną, więc może mogę o tym powiedzieć, nie ma gdyby tutaj żadnej tajemnicy, rozmawiałem z nią. Wystąpiłam w takim programie TVN-u, uwaga, chyba ze dwa tygodnie temu, Ilona Felicjańska, która powiedziała, że tak, jestem alkoholiczką, mam problem i też chcę swoim przykładem pokazać, że nie trzeba aż tak strasznie się tego obawiać, tej choroby. I myślę sobie, że coraz więcej ludzi, których znam ze świata biznesu, branży muzycznej, dochodzi do takiej gotowości, żeby o tym głośno powiedzieć. Tak, zachorowałem na taką chorobę, która nazywa się narkomanią, alkoholizmem, czy hazardem, czy bulimią, czy anoreksją, czy tak zwanym anonimowi żarłocy, którzy mają problemy z jedzeniem. I tacy ludzie tak naprawdę są wszędzie, dookoła nas. Niektórzy sobie próbują pomóc, niektórzy próbują po swojemu. Nieraz jest tak, że niektórym się nie udaje. Ja myślę sobie, że dzisiaj mam taką wdzięczność za to, że doznałem takiej łaski, żeby stanąć tak naprawdę tutaj na trzeźwo na scenie, chociaż ja nigdy nie wiedziałem, jak to dalej będzie. Kiedy grałem przez 15 lat w różnych zespołach i występowałem z różnymi ludźmi, nigdy nie byłem trzeźwy. Bardzo rzadko zdarzało mi się pamiętać koncerty, które miałem. Był taki moment w moim życiu, że śpiewałem również też w oddziale zamkniętym. W tej chwili jest takim paradoksem, że trzech wokalistów, którzy śpiewało w tym zespole, ich było więcej oczywiście, ale trzech są na trzeźwej drodze życia. Jarek Wajk i ja. I myślę, że to też jest jakiś taki cud moim zdaniem. Kiedy w 97 roku kończyłem terapię w Stanominie, podszedłem do swojego terapeuty i mówię tak, Jurek, ale jak to do końca życia, tak? Żadnego piwa? Żadnej lufy? Żadnego narkotyku, nic, tak? Do końca życia już tak? Ale to masakra jakaś.
nie potrafiłem sobie uzmysłowić, jak to do końca życia będę funkcjonował. On mi powiedział tylko tyle, idź do pokoju i napisz w zeszycie i przyjdź do mnie jutro, kiedy będziesz miał swój koniec życia. Określ się, kiedy ty skończysz życie. I nie potrafiłem tego napisać. Przyszedłem następnego dnia i nie wiem, kiedy będę miał koniec życia. A, no widzisz, to jest prawda. Natomiast dzisiaj możesz się nie napić? Ja mówię, no mogę. No, to umówmy się, że to jest dzisiaj. A to, co będzie jutro, to zobaczysz. No i tak się zaczęło to moje zdrowienie i ten cały proces, który nazywa się trzeźwieniem, bo abstynencja to nie trzeźwienie. Abstynencja to tylko niepicie. Natomiast zmiana swoich zachowań, wynaturzonych instynktów, to jest wielki proces, w którym jestem i który zacząłem robić. Ale to było w 97 roku. Było wiele rzeczy, które straciłem w swoim życiu. Rodzinę, zdrowie, przyjaciół, wiarygodność. Straciłem poczucie własnej wartości. Wiele różnych takich ważnych rzeczy. Nawet straciłem wiarę. Nie tylko w drugiego człowieka, ale też w Boga. Dzisiaj wam zagram taką piosenkę, która mówi o tym, jak to było w tym moim życiu. Było tak. Słuchaj, co ci powiem. Weźmiesz ile chcesz. Miałem swoje piekło.